Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Dishonored, w którym rozpoczniemy chyba już siódmą misję. Czekajcie, przybliżę sobie mikrofon. Siódmą misję fabularną związaną z domem Aramisa Stintona. Tylko tu jeszcze dokończymy moje ponowne przejście tej misji. Oczywiście przejście po wczytaniu. Jak widać, na trochę więcej ciał jest odkrytych, no, bo już nie dbałem totalnie o to. Znalazłem ten obraz, który ominąłem. Uwaga, gdzie był? Jak macie gabinet wicerewidenta, to jak macie drzwi do tego gabinetu, tak jak ja wychodziłem przez okno, to macie drzwi. Patrzycie w górę, w lewo i na górze, w środku macie audiograf. Nie będę go puszczał, nie ma tam nic istotnego. I obok, dosłownie obok audiografu jest widoczny ten obraz, więc byłem też bardzo blisko, aby go znaleźć. No ale albo mi umknął, kiedy gdzieś tam latałem. Po tym... Albo mi gdzieś umknął, albo po prostu go... Albo tam w sumie nawet nie wszedłem. Nie wiem, nie pamiętam, never mind. Tutaj wszystko mamy. Dobra, kończymy. I misja siódma. Pęknięta tafla rzeczywistości. 3 lata temu w domu Aramisa Stintona odbył się dziwny rytuał, w którym udział wzięła Delilah Copperspoon i jej asysta. Gdy dostaniesz się do środka, spróbuj poznać sekrety Delilah. Czas to dziwna rzecz. Gdy dorastałam, cieszyłam się na myśl o tym, co nadejdzie. O miejscach, które odwiedzę. Wspominam dzieciństwo, chwile z matką spędzone na jej tronie i tajemniczą figurę ojca. Pamiętam szczurzą zarazę, śmierć matki i wszystko, co stało się w pubie Hound Pits. A teraz to. Chcę tylko zakończyć rządy Delilah i odzyskać ojca. Ten dom skrywa jej sekrety. Wykorzystała tragedię do swoich celów. Przejęła cesarstwo i przekształciła je wedle własnej woli. Zmieniła Duke'a Lucea Bell z rozpieszczonego chłoptasia w intryganta, który pomógł jej przejąć mój tron. Uczyniła się nieśmiertelną i nawet miecz mojego ojca nie mógł jej zabić. Naprawię wszystko, co zrobiła, a kolejnym razem będę mocniej trzymać się tego, co dla mnie cenne. Dziwne. Czuję, że to miejsce wyssało ze mnie siły. To znaczy? Niemoc. Posiadłość Aramisa Stintona to dziwne miejsce. Wysysa z ciebie energię duchową i uniemożliwia korzystanie z nadprzyrodzonych mocy. Oh, fuck me! Seriously? Dobra, ale ze wszystkich mocy? Czy tylko z tych mocy użytkowych, takie właśnie jak spacer czy mroczny wzrok? Jeszcze tu do odznaczenia. W sumie zobaczmy. Dobra, pasywka działa, czyli... Coś tu jest nie tak. Nawet powietrze jest dziwne. Tego nie mogę użyć. Dobra, to w sumie potrzebuje celu, ale też widać, że nie mogę tego trzymać. Wzrok. Też nie działa. A łykanie potek nie ma znaczenia. Okej, okay, no to czy szykuje się ciekawa misja? Posiadłość Stintona. Okay, no, zobaczmy, czy są jakieś amulety. No, mamy. Jedna runa, druga runa. Dwie runy, dwa amulety. Okej, okay, no to będzie chyba bardzo krótka misja w takim razie. Czy to może być Stilton? Możliwe? Skąd chodzi o ten głos? Znikają jedzenie i znikają jak kamfora. Chyba się mnie boją. Gdzieś tu?
niedługo będziemy zaczynać. Ukochana Duke'a powraca. Duke płaci wyjcom, by zostawiały Stiltonowi jedzenie. Ciekawe, co teraz się stanie w sumie. Po tym, jak pozbędziemy się Stiltona. Duke i ja polowaliśmy. Lecz czarne miały twarze. Jezu, ale widać, że w tym domu to nie było nikogo od bardzo dawna. Dom, w którym nikt nie sprząta i nie walczy z wilgocią, zaczyna gnić. Ty właśnie, a propos, jak mamy serce, to co? Stilton jest oddzielony od reszty dzielnicy. Co serce powie na temat tego domu? Ile dłoń budowało to miejsce. Jest takie wspaniałe. A właściwie było. Mogło być rajem dla wszystkich ludzi. Czy to miejsce byłoby inne, gdyby nie odeszła z tego świata? Pozostawanie na świecie, gdy twój czas minął, czy to klątwa, czy błogosławieństwo? Jakże Karnaka podupadła od dawnych czasów. Lecz może dzięki twojej pomocy nie obróci się całkowitą ruinę. Mimo, że nie mam oczu, by patrzeć na świat, widzę wiele. A kiedyś prawie wszystko było ukryte. 15 lat temu znałam ten świat. Jakaś część mnie w nim pozostaje. Jednak wiele rzeczy mnie dziwi. Co to robi Wilczarz? Takie moje pytanie. No idea. Dobra, no nie przejdę tu jak na razie, wszystko jest zawalone. A z doświadczenia wiem, że nie, mimo iż mam granaty przy sobie, to nie jestem w stanie ich zużyć, aby oczyścić sobie przejście. Mimo iż to wszystko, co tu jest na spokojnie, od takiego granatu powinno zostać zniszczone. Dobra, zobaczmy, czy da się jakoś do Stiltona dostać, on był gdzieś w tą stronę. Od góry trzeba było wejść z tego piętra. Kiedy się tak postarzałem? Gdzie są ludzie z mojej młodości? Gdzie bale, które tu urządzaliśmy? Po co tu bełt? Cieknie! Leci ze ścian! Niszczy mi dywany. Na pewno czas cieknie. Idź do Tanwall i powiedz cesarzowej, że Duke wykopuje w ogrodzie ciała i że nauczył się śpiewać. Będzie wiedziała, o co chodzi. Da. Fuck. Odłóż to! Dobrze? Paskudne. Tak, tak, widzę to. Inni nie widzą. Prawda? Wait, od razu mówi o tym sercu? To coś z kości. Co zrobiła Ashworth? Jest na suficie! Słyszę to w nocy! Kości z głębin. O! 3 lata temu coś w duszy Aramisa Stiltona pękło niczym tani zamek. Część jego duszy i część tego domu pozostały w tamtym dniu. Zaufani ludzie Duke'a wciąż są tu zebrani i wdrażają swój wielki plan. Plan Delilah. Część Aramisa Stiltona nadal tu przebywa i wciąż pęka. Pustka to właściwie nie miejsce. Jest o wiele starsza i dziwniejsza niż można sobie wyobrazić. Obserwuje cię od wewnątrz. Zaś w domu Stiltona
ciągle przecieka do naszego świata przez wyrwę, którą Delilah podstępnie tam stworzyła. Nawet magia jest tu wypaczona. I wszystko działa inaczej niż powinno. Weź to. Wyobraź sobie, że to Chronotron. Idź i spójrz na Duke'a i Delilah. Zobacz na własne oczy, co zrobili. Zabierz Chronotron od Mieńca. Wewnętrzny krąg Duke'i Luki Abel. 3 lata temu Duke zebrał tam swój wewnętrzny krąg, aby wspomóc Delilah. Tamtego dnia Aramisowi Stiltonowi stało się coś złego. U dna oceanu. Chronotron. Używaj Chronotronu, żeby przenosić się pomiędzy teraźniejszością i przeszło... Co? Co? Mamy motyw podróży w czasie? Wciśnij trigger, by zmienić linię czasu. Wciśnij X, by składać lub rozkładać soczewki pokazujące drugą linię czasu. Zmieniaj linię czasu, by omijać przeszkody i uciekać przed wrogami. Nie możesz zmienić linii czasu, gdy jakaś przeszkoda blokuje miejsce docelowe. Czas płynie w obu liniach czasu niezależnie od tego, w której się znajdujesz. Zmiany dokonane w przeszłości mają wpływ na teraźniejszość. Co jest nie tak z moim domem? Gdzie moi strażnicy? Służący? Czy ja jestem tu sam? Dobra, ja to muszę sobie przypisać, bo skoro i tak mocy nie używam, to lepiej jest mieć to. Albo nigdy. Pogadamy z tym kociem? Aramis Stilton? Podgrzej kołdry, dobrze? Czuję, że będzie dziś zimno. Ja, no rozmowa z nim raczej nie ma większego sensu. On wygląda jakby był na jakimś totalnym haju i po prostu nie ogarniał, gdzie jestem i co robi. O, dokładnie przynajmniej. Chyba coś słyszałem pod moją koszulą. Nie znoszę tego, jak na mnie patrzą. Ashworth, Jindosh i mały, ale dorosły już Luka. Nigdy mnie w pełni nie zaakceptują. Pazurami wydrapała sobie drogę powrotną. Ashworth jej pomogła. Okej, YOLO. Przenosimy się w czasie. Cisza! Ta, która jest w pustce, słyszy wszystko. Na pustkę. Goście czekają w pana gabinecie. Duke prosi o przekąski, a ja nie mogę wejść, nie znając kombinacji. Na drzwiach jest tutetka, kapitanu Idrubo. Co? Jest z tyłu. Potrzebuje kodu do gabinetu. Jest w jego notatniku przy pani. Zawsze ma go przy sobie. Dziękuję, kapralu. Szczerze mówiąc, bardzo nie podobają mi się goście Stiltona. Uczepiła się do mnie wcześniej cesarska kustoszka. Jak jej tam było? Mówi pani chyba o Brianie Ashworth. Tak, o niej. Dziwna jest. Tak czy inaczej, dobra robota. Pracujcie dalej. Dziękuję, pani kapitanu. Okej. Jedyne wyjście stąd istnieje w teraźniejszości. Muszę użyć Chronotronu. Ja pierdolę, no nie wierzę. Oh boy, ale tu będą poukrywane rzeczy. Skoro mam aż 2 linie czasowe do sprawdzania. No ładnie. Cyk, wchodzimy. I cyk. Nie przejdziemy. Już tak. Ja pierdolę, zajebiste. Zajebista przekmina, żeby takie coś wprowadzić do gry. Ale niestety jest to druga misja, w której muszę zdać się tylko i wyłącznie. Ten Stiltona był całkiem ładny, zanim stało się cokolwiek się stało. Muszę zdać się tylko i wyłącznie na siebie.
I wracam do takiego... Pan Stilton oddał kolejną srebrną zastawę. Górnicy i ich rodziny nie mają pojęcia, jak wiele dla nich robi. Muszę takie własne... Może powinienem wziąć podwójną mojego własnego sprawdzania. Ewentualnie jeszcze zostaje mi kusza. Wspaniale było załatwione. Ale niestety nie ułatwię sobie mocami. Ograniczony dostęp do holu głównego. Do całej dzisiejszej wieczornej zmiany pan Stilton prosił mnie o ograniczenie dostępu do głównego holu po przybyciu Duke'a i pozostałych gości. Będą oni mieli swoich własnych ludzi, którzy zapewnią im bezpieczeństwo. W razie potrzeby znajdziecie mnie w sali bankietowej. Dobra, to już wiemy, kto ma klucz główny przynajmniej i gdzie się znajduje. Co? Coś w końcu musi walnąć. Hej! Kurde. Kto? Właśnie spodziewałem się, że się za chwilę pojawi ten drugi gość. A, dom Stiltona był całkiem ładny, zanim stało się cokolwiek się stało. Jestem tylko człowiekiem. Jedną. Szkoda, że zawsze mogę uciec w alternatywną linię czasu przed nimi. Co się dzieje? Pomogę w poszukiwaniach! Hej, kto? Co? Ależ ja... Ej, bez jaj! Gdzie się... Użyłem chronotronu zanim gościu w ogóle mnie zauważył. Dlaczego mi tak naprawdę przerwało te przenosiny? A, dom Stiltona był całkiem ładny zanim stało się cokolwiek się stało. Jest tam kto? Też dobra, niech się tutaj zabawią. Patrzcie, to jest ograniczony. To jest brak przejścia, ale tutaj mogę przynajmniej to przejście sobie otworzyć. Ty w ogóle teraz, że tu jest kościany amulet w takim jakby tym... W takim jakby żyroskopie. Holy shit. Ej, to bardzo cwane. Bardzo cwane odmieńcze wykorzystanie. Amuleciku. Czemu ja to muszę tak cały czas samemu rozkładać? Dobra, tu jest ta jedna. Tu jest pół. No nie do końca tak pusto. Jest służba. Dobra, tu będę chyba względnie niewidoczny. Gdzie jest ta? O, tu jest. Mamy okazję, żeby się jej pozbyć. Bo wiadomo, muszę ją najlepiej zajść od tyłu. Albo... No nie, czy materializowanie się zaraz obok niej to jest dobry pomysł, więc materializujmy się tutaj. Szybki zapis. Dobra. Okej. Okay. Na razie. Jeszcze jest. Jesteśmy zainteresowani. Szczególnego w centralnej części posiadłości. Zazwyczaj nie, ale dzisiaj A dobra, gdzie jest pusto? Stilton nie urodził się w tych kręgach. Ponoć zaczynał jako górnik. No to nie, że się facet dorobił. Skoro z górnika stał się... no... kimś tak bogatym. I zakładam też poniekąd, że naprawdę szanowany. No bynajmniej przez górników, bo jak sam powiedział... Sam Duke go raczej... Ale dobra, przed ustymy, czy mogę się z nią przenieść w czasie?
Nie, dobra. Momentalnie zrzucam to, co otrzymam, bądź osobę. Było dobrego. Intrygujące. Tutaj tak czy siak niczego ciekawego nie ma. Dziwo, mogę się tu przenieść. Jakby, czy to mi coś daje? A patrzcie, coś mi dało. Ryba kość. To jest zawsze na plus. A dobra, mogłem też tutaj wejść samemu. Dobra, wiadomo, te rozłożenie chronotronu bardziej się będzie przydawało tylko i wyłącznie, kiedy ja samemu będę chciał gdzieś wejść. Może się skupić na obowiązkach. Co zmieni się w teraźniejszości pod wpływem moich działań tutaj? Ten pocałunek. Bardzo dobre pytanie, Emi. Bardzo dobre pytanie. Wiadomo, jeśli Aramis zginie, to będzie inna wersja, ale jeśli przeżyje, to też będzie coś innego. Składam prośbę o nowy przydział butów i co dostaję? Skarpetę. Jedną bezużyteczną skarpetę. Ciekawe, czy będę mógł też w innych misjach wykorzystać ten chronotron, czy on jest tak tylko i wyłącznie specjalnie do tej misji zaprojektowany. Dobra, zanim pociągnę. Aha, podnoszę sobie ten. Podniosę sobie żyrandolę. Zresztą na niewiele mi się to nie zda. I to jest tak, bo oni w teorii mogą mieć coś ciekawego przy sobie, no ale w praktyce... Ja nie wiem, czy ja chcę ryzykować zejście do nich. Ależ to śmierdzi. Muszę sobie zobaczyć... Aramis Stilton naprawdę gra na harfie albo klawesynie? Nic mi o tym nie wiadomo. To co ja tu robię? Po co zatrudniać strojcielkę do instrumentów, których nikt nie używa? Moim zdaniem, Stilton myśli, że harfy czy pianino to rzeczy, jakie człowiek na jego stanowisku mieć powinien. Musisz coś zrozumieć. Jeśli sobie nie pójdziesz, zacznę krzyczeć o pomoc. Dobra, cicho. Aha, w ogóle to był strażnik. Zde. Jako bita. Zaczyna mnie męczyć brzmienie własnego głosu. Czujesz? Tak na wszelki wypadek. Znowu nie mogłam zasnąć. Może powinnam spróbować jakiejś mikstury nasennej. Szkoda tylko, że tyle kosztują. Mogę pić z kranu? Nie ma sensu. Zresztą, skoro formuła nie pomogła, to czemu picie z kranu miałoby pomóc? Ale zobaczmy właśnie to. Zjadłem blisko. Amulecik. Dobra, bo to potrzebuje tego. Brudne powietrze. Ochyda. Muszę tutaj dojść, wrócić do teraźniejszości. No i dzięki temu mogę zabrać znajdujący się tutaj amulecik. Okej. Okay. To jest chyba zwykły amulet. Jabłek.
tu mamy? Coś ten przenikliwy wrzask. Wyjące bełty są głośniejsze i mają większe pole rażenia. Okej. Okay. Mega tego nie potrzebuję, ale kostkę zawsze chętnie przygarnę. Dobra, czyli teraz mógłbym zainwestować w runę, żeby... Ty tam przed chwilą widziałem? Dobra. Już widziałem, że mam znowu tego glitcha z runami, ale na szczęście... Znaczy z runami, z kośćmi, ale na szczęście nie. Po prostu mi mignęła ta dziewiątka z wymagań na stworzenie runy. Znaczenia. Dobra, zobaczmy. Jestem aktualnie chyba w sali bankietowej, tak mi się wydaje. Gdzie to jest czwórka? Tutaj. No, to by pasowało. A oczywiście w sali bankietowej jest gościu, który ma główny klucz, który jest mi potrzebny. A muszę się dostać na tylny dziedziniec, czyli z głównego holu muszę przejść. Dobra. Coś tu jeszcze. W tej linii czasu, póki nic nie zrobimy w przeszłości, jeszcze mamy jedną runę i jeden amulet. I wydaje mi się, że warto to jednak zdobyć przed powrotem do właśnie przed zrobieniem czegokolwiek w przeszłości. Bo istnieje ryzyko, iż no coś się popsuje. Czytaj, że nie będę w stanie zdobyć ów przedmiotów. Dobra, i zobaczmy. Niczego nie widzisz? Niczego? Ale jest gość. Co kuśkę miał cienką jak ość. Wiadomo, nie mogę się nagle przed nimi zmaterializować. A jakbym wyczuł moment... O! A nie, wróć, dobra. Nieważne, przecież mogę po prostu... Mogę przecież wejść pod stół po prostu i zabrać mi to... O! No. Właśnie. Mówiłem, że jest dawna cesarzowa, że nie wytrzyma nawet jednego dnia. Banda degeneratów. Jedny dzieciak. Czemu zawsze muszę mieć rację? Zdobądź klucz główny, nie ogłuszając i nie alarmując nikogo. Nic nie zabiorę. Też nic nie wezmę. Zobaczmy, gdzie mnie to teraz zaprowadzi. Tutaj mamy jakieś pojedyncze, kurde, monety i trochę jedzenia. Co to jest? Okej, okay, bo można by się spodziewać, że to jest safe, ale... taki wielki. Może uda mi się to ominąć, gdy cofnę się w przeszłość. No... w teorii chyba tak. Dobra, jak tu się przeniosę, to raczej będę bezpieczny, no bo... No właśnie. A i patrz, saving do splądrowania. Więc ja już nie podniosę. Niczego też nie przeczytam. Za to... O, czekaj. Nie ruszaj posągu. Fernando, nie próbuj samodzielnie przesuwać posągu. Jest ciężki i niestabilny. Poczekamy, aż wróci Jamie albo Jaime? Nie, dobra, zostańmy przy Jamie'im i zrobimy to wspólnie. Wiem, że miałeś dobre intencje, stawiając go w jadalni, ale pan Stiltone nie jest typem człowieka, który lubi podczas obiadu gapić się na samego siebie. Poza tym to po pierwsze było prezentem od ojca Duke'a, zmarłego Theodanisa. Budzi w panu Stiltonie smutem wspomnienia. No ale nic, posąg wrócił do skarbca i nasz pracodawca chce, żeby skierowany był ku ścianie, więc trzeba będzie się trochę napocić.
Dobra wiadomość jest taka, że zgodził się usunąć z jedalni ten przerażający obraz, który kupił na pchlim targu. To przydactwo również przyniosłem do skarbca. Przeobrażone szczury i płaczek. Okej. Okay. Teraz jeszcze cenna urna... Krwawej coś tam, nie wiem, co tam było, róży czy coś innego. Proszę, mamy kolejny mistrzowski plan. Wyjące bełty i amunicja. Dobra, jak to wygląda tutaj? Mamy to postawione. A jeśli to zniszczę... Zobaczmy, czy będzie w ogóle reakcja. No. A patrzcie. Zniszczone. Nie przenieśli. No to... Przechodzimy. No a posąg dalej leży, gdzie leżą. I ładnie. To jest jakiś warsztat. Mi się wydaje. Tak to wygląda. Z tego skanu trochę się cykam właśnie przejść dalej, nie? Bo może skanu bez tego wywiadu. Te są zablokowane. Ale... Te tutaj będę mógł raczej normalnie otworzyć. Dobra, mamy dwie strzałki z usypiaczem tutaj, w razie czego. Dobra, jeśli widzę amulet, tak się świeci na czerwono, to nie mogę się przenieść do tego dobrego. Bardzo otwarte główne kluczem. Idziemy dalej. Okej, mamy tutaj główny hall. Chodźmy teraz. Jej! Szości. Kurwa, i gdzie gorzej? Z kiedy zapis? Please, powiedz, że z niedawna. Dobra, z rozwalenia tego posągu, więc tyle spoko. I tu już po skaucie mogę sobie przejść na spokojnie dalej. No i właśnie, tutaj są te cholerne psy. O. Też mógł być główny chłopak. Coś tu jest nie tak. Dobra, psy mogę zawsze uśpić. Runa niedaleko, amulet jeszcze bliżej. Z tej strony w windzie. W tych czasach nie wejdę, ale w tych... W tych jak najbardziej. Oczywiście nie mogę sobie lepszego miejsca znaleźć, nie? Dobra, nie, to jest za dobre. Jeśli dzięki temu chronotronowi będę mógł osiągnąć wreszcie rangę ducha na odcinku w serii, to bardzo chętnie ją sobie zgarnę. W ogóle odmów. A z krwawej żywicy to jest... O, sejfu też nie otworzyłem, to też bym się popisał inteligencją. Dobra.
tu. A patrzcie, tu w tych czasach tu jest czarny kościany amulet. Ciekawe. I tu jest jedna runa. Wejdę? Nie wejdę. Chyba. No nie, tutaj też nie wejdę. A nie, dobra, tu jest tak leciutko uchylony, widać krwiogzy. Dobra, no nie przejdę w sposób, jaki bym chciał. Dobra, quick save, poproszę momentalnie. Nie zaś tego wszystkiego nie powtarzać. Na obowiązkach. Zapomnieć o tym pocałunku. Ładnie, o, teraz się tak jeszcze idealnie udało od razu. Przejść. No i bardzo ładnie, od razu tam leciku. Umysł Lewiatana. Przebywając pod wodą, regenerujesz manę. Nie takie złe, no ale pod wodą to jestem rzadko, więc... nie będę z tego korzystał. Ale sama cecha bardzo na plus. I druga cecha związana z Lewiatanem w jakimś stopniu. Jak się przeniosę, to będę nad windą, ale mogę przejść teraz właśnie wyżej, dzięki temu. Proszę, proszę, miał do krwiogzów. Tak, tego nie przemyślałem. Dobra, mogę wjechać po prostu. Drugie piętro? Mogę chcieć, koniecznie wjadę. Okay, jesteśmy w jakiejś piwnicy. Boże, w jakiejś, po prostu jesteśmy w piwnicy. Nie upuść, kładź ostrożnie. To srebro. Nie pęknie. Nie boję się, że pęknie. Wiesz, dlaczego piwnica jest zamknięta? Ktoś się tam prosi o kłopoty! Co jest? Co jest? Aha, szczury sobie mnie podgryzały, nawet gra mi nie zaczęła tego wprost powiedzieć. Zajebiście. Okay, tu jest runa blisko. Tu jest zalane. A tu niekoniecznie. Że właśnie. Tu mamy ścianę. Powiedzmy pilnowaną. Proszę, i proszę, są krwiogzy. Niestety, bądź nie. Dobra, ten tutaj cały czas tylko łazi, to spróbujmy go zajść od tyłu. Wyglądało jak... Ej, to... Ej, żarty se stroisz? Dobra, chyba z zejścia do tej piwnicy mamy zapis. Więc... Może nie z zejścia, no ale... Z tego też. Uważaj, nie upuść, kładź ostrożnie. To srebro. Nie pęknie. Nie boję się, że pęknie. Wiesz, dlaczego piwnica jest zamknięta, prawda? Krwiogzy. Tak. Odstraszą ciekawskich, a my wrócimy potem, żeby zgarnąć łupy. To dobry i prosty plan, więc co się denerwuje? Durniu, jeśli naruszysz to gniazdo, znajdą tu za tydzień nasze rozdęte ciała pełne larw krwiogzów. Są aż tak straszne? Na Morli nie mamy nic tak paskudnego. Uwierz, są aż tak straszne, a w tym roku wyjątkowo krwiożercze. Dziękuję.
No, drugi raz się nie da tak zrobić. Jeden tu, gdzie jest drugi? Drugi tam. Dobra, ten znika. Ale okej, dzięki temu, że on system poszedł, teraz ja mogę się przenieść. Tylko właśnie. Czy ja chcę się dostać tutaj? W ogóle jest gdzieś achievement, żeby osuszyć piwnicę i to jest pewnie dokładnie to miejsce, żeby to osuszyć i zgarnąć runę. To się oczywiście pewnie w żaden inny sposób nie da tego zrobić. Ale znajduje się tu. No jak widać... Nie wejdę. Ok, mamy fragmenty z sejfu, czyli będzie co sobie wyciągnąć do środka. Ja, to będzie mega ryzyko. Więc dobra, może wejdźmy tutaj i zobaczmy, co się kryje z tej strony. Taka sama półeczka. Okej. To nie jakiś taki przeciek do stygowania. Tego nie przesunę. Ale w sumie nie muszę. Okej. Jest warzywica? Nie. Dobra, tutaj dalej jest chyba... Tak, tutaj dalej jest woda, więc... Nie ma co tego, nie chcę teraz przenosić. Przenosimy się tu. No nie, muszę być nad wodą. Nie mogę być pod wodą, jeśli chcę wykorzystać te. Jeśli chcę użyć chronotronu. Dobra, akurat pusta, żywicę zabieram. A nie, dobra, jednak safe jest zniszczony tak czy siak, niezależnie od tego, w jakim czasie się tutaj znajduje. Srebro! To jest akurat co oni chyba tutaj zostawili. To. Oczywiście kimże jestem, aby tego sobie nie przywłaszczyć. Tylko pytanie, co zrobić kurde z tym? Bo dopóki nie zatkam tego, no to nie ma bata, żeby to się... żeby to nie było... żeby tutaj nie było wody. To się będzie co chwilę napełniało i tak dalej, i tak dalej. Uderzenia niczego nie zdziałają. Ruchy gdzieś tam sobie biegną, no i to jest tyle. Tutaj nie wejdę. O cholera! Co to było? To sam mógłbym chyba co się tu dzieje? Rozejrzyjmy się. Aha, ale nie wpadli na pomysł, żeby tutaj po prostu przyjść, co? Bądźcie ostrożni, chłopcy! Szukać wszędzie! Ja tak patrzę, tutaj nie ma. Otwarte. Nie ma żadnej opcji. Tak, i jak jest coś? Ha, ha.
zablokować. Co to było? Coś mogę zrobić? Nic a nic. Mogę wejść, ale to jest wszystko. Ale jak to zatkać? Albo nie wiem, przykręcić wodę. To jest trochę bardziej na miejscu. Mam dwa miejsca, do których nie wiem, jak się kurde dostać. Czy inaczej, tutaj wiem jak się dostać, ale nie wiem co więcej tu zrobić. To w ostatniej chwili tego użyłem. Dodatkowe racje. Pracujemy ciężej i pochodzimy z lepszych rodzin. Powinno być oczywiste. Nie ma wątpliwości, ktoś tam był. Czy ty sobie robisz ze mnie kurwa żarty? Jak? On mnie zauważył.